jarmuż, dwa razy szpinak, kaszaman. Tak jest. Dobrze. Jeżeli wskażę ci produkty, będziesz miała ocenić, czy to o te chodzi. Idziesz ze mną, powiedzmy. Wieczór popij muzyki afrykańskiej i mamy pierwsze wyzwanie, którego się nawet nie spodziewaliśmy. Oglądają Państwo raport z Wieczoru Afrykańskiego, który zorganizowała Fundacja Człowiek Taki Jak Ty. Raport publikujemy z okazji urodzin Cecylii i Kingsleya, które przypadają właśnie teraz, czyli 25 i 27 sierpnia. Godzina 19.17, bel 18. Bardzo szybka akcja. Okazało się, że brakuje kilku składników. Kaszamanna, szpinak, jak już niestety nie było. No i co? I musieliśmy powiec, tak? Ten centrum znaleźliśmy. Za chwilę będziemy z powrotem w pubie spółdzielczym. Damy składniki i będziemy dalej gotować. Po 19.30, czyli za około 12, bel 13 minut, zaczyna się nasz event, czyli kolejny wieczór z kuchną i muzyką afrykańską. Dziękuję bardzo. Przedstawiam się bardziej, żeby było Cię konkretnie słychać. Dziękuję. Teraz w pełni widać Twój wspaniały makijaż. Dziękuję. Ale musisz i tak mówić głośniej. Dobrze. Możesz mówić, to już się nagrywa. Jesteśmy w pubie spółdzielczym w Rzeszowie, o ile się nie mylę, bo nie zdążyliśmy tu dotrzeć przez te dwa lata, kiedy on istnieje, chociaż bardzo chcieliśmy. On jest prowadzony przez spółdzielnię socjalną i dzisiaj tutaj Fundacja Człowiek Taki Jak Ty, czyli Cecylia i Kingsley robią kolację afrykańską, dlatego mam tę świetną biżuterię na sobie. Leci afrykańska muzyka, oni właśnie kończą gotować, pierwsi goście się schodzą. Ja i Weronika będziemy nakładać potrawy i będziemy je podawać, a Remek z tremą będzie chodził i nagrywał i robił zdjęcia. Nie miałbyś większej tremy, jakbyś miał nakładać potrawy i je nosić? Nie. 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 Dziękuję. He's got it plenty, 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 plenty. Aha, yeah, I did it dancing, dancing, dancing on me. Yeah, yeah, he's got it plenty, 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 plenty. Aha, yeah, I did it dancing on me. Gotuję już małe ilości wody, ja się nigdy nie przypali. To trzeba od niego wyciągnąć ten wiatr. A wiecie, jaki jest sekret? Nie mieszać. Nie można mieszać. Dokładnie. Powtarzam, kurwa, ciągle wszystkim. I nie ma potrzeby kupować. Uwaga, pierwsze słyszę. W plastikach. Pierwsze słyszę. Kingsley, you're the best. Don't stress out. Because of me recording. He's very calm, okay? Just in case. Very calm. Doświetlenie, żeby było coś widać. Bardzo długo czekałeś. I bardzo długo czekałem, aby po kilku latach posmakować znowu afrykańskiego, żywego afrykańskiego jadła w oryginalnym wydaniu. Wiedziałem, że się nie zawiodę, bo kiedy już ktoś zabiera się za afrykańską kuchnię,
Na pewno zrobi to dobrze. Tym bardziej, kiedy jest rodowitym Nigeryjczykiem. Jestem zachwycony. To jest niebo w gębie. Smaki kuchni afrykańskiej nie mają w sobie równych. Polecam każdemu, kto chce przekonać się, jak częściowo podobne produkty, które znamy już z naszej kuchni, w połączeniu z typowymi warzywami, owocami, przyprawami kuchni afrykańskiej, dają efekty kosmiczne. Tak, okazuje się, że do gulaszu pasuje banan. Tak, okazuje się, że do gulaszu, oczywiście w nieco innej formie, ale nie aż tak odmiennej, genialnie pasuje banan. Ten banan po prostu jest tutaj... jest w ogóle krutej kompozycji w pewnym sensie, tak? Bo kiedy już masz w ustach... Tak, szamuje smak, masz w ustach ryż, masz w ustach gulasz i potem jeszcze dochodzi do tego banan, no to jest po prostu... To w ogóle otwiera oczy, to w ogóle otwiera trzecie oko. Naprawdę, jesteś trzecia oko. Jesteś smakłowiczem. Ty to masz ręce. A Weroniczka co, żarłabyś? To wszystko idzie na leczenie nogi w Kleja w Afryce, na edukację do dzieci. Jeżeli ktoś chce, to bardzo zapraszam do zakresu. Tak, dziękuję. Yeah, you know the brothers get it painted. Enemies, it make you wanna get lean, yeah. Take it down, make it right and fall ill, yeah. Got a medicine, cause your body's so sick now. Okay, so here are we together with our two friends. What's your name? My name is Tipia. Tipia. Okay, and yours? I am Francis. Francis. Okay, and you are both from? Papua New Guinea. Papua New Guinea. Okay. And when I met Kingsley for the first time, I was astounded by the fact that, for example, in his home country, in Nigeria, all the tribes, they speak more than 200 languages, totally different languages. And it's oftentimes that they cannot understand each other, like, you know, there's one tribe, there's another, and they don't understand their mother tongues. And I just wonder if it's similar in your home country? So for us, we have like more than 800 languages. 800? 800. Really? 800? More than 800. Wow! Yeah. when you came to Poland, what surprised you the most about our country? What surprises me the most is the behavior of the people. Mm-hmm. Like they have respect. Sorry? They have respect. Okay. And also like one thing I love about the country is like they are organized. Okay. The transport system is well organized, which is one thing I admire. Also the environment is welcoming, especially for myself. I can say it's welcoming. Mm-hmm. Okay, so all in all, you consider the Polish people to be respectful and well organized. Yes, yes. Okay, wow, that's a nice thing. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, right. And it's 4, 4, 4, yes. It always says 4, 6. Yes. Okay. Welcome. So I step on the floor for a weapon. You scored my effort and told me I could get on. So I put my swag on, stomping my feet to the record. And I move it like anaconda. Just move and make you wonder. God is so hard like fire. Nothing that really matter. Except for the way you pull it down on me. I'm so inspired. She giving me the blessing I didn't know I should desire. Get it so plenty, plenty. Take it downtown so you change the traffic. Lights on, lights off. She's so electric and I'm getting my charge. Don't fill up my batteries. Get it plenty. Plenty, plenty, plenty. Yeah, I need it dancing. Dancing, dancing on me. Yeah, it's getting plenty. Plenty, plenty, plenty. Yeah, I need it dancing. To najlepsza okazja, by wesprzeć ich działalność i dołączyć do wspólnej inicjatywy pomagania Kingsleyowi i jego rodzinie. Dane rachunku do wpłat darowizn znajdą Państwo w opisie filmu. Za naszym pośrednictwem nabędą Państwo również mydełka wyrabiane przez Kingsleya. Środki zarówno z Państwa darowizn, jak i te zarobione na mydełkach zostaną przeznaczone na zakup nowych podręczników dla dzieci Kingsleya. Zapraszamy do pomagania i z góry dziękujemy. Plenty, 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 plenty.
like how did you dancing? Dancing, dancing on me. Yeah, yeah, he's got it plenty. Plenty, plenty, plenty. Yeah, I need you dancing on me. Dancing, dancing on me. Yeah, yeah, he's got it plenty. Plenty, plenty, plenty. Yeah, I need you dancing. Dancing, dancing on me. Yeah, yeah.